Amen. Jak wam się podoba nasza nowa seria? Troszkę inaczej wszystko robimy, ale to tylko dlatego, żeby każdy z nas mógł doświadczyć Bożego przebaczenia w nowy sposób. I myślę, że wielu z nas zbierać się będzie jeszcze przez chwilę po tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, ale wiecie, Bóg jest niesamowity. I to, co Adrian powiedział, On jest w tym wszystkim dobry. I to jest też to, o czym w zeszłym tygodniu pastor Andrzej do nas mówił. I zaczęliśmy naszą serię o przebaczeniu od tego, że Bóg jest dobry. Amen? On jest dobry cały czas. Nawet wtedy, kiedy nic nie ma sensu. I nawet wtedy, kiedy wiecie, w naszym ludzkim zrozumieniu rzeczy są po prostu zupełnie niezrozumiałe. I słyszeliśmy niesamowitą historię Bogusia, słyszeliśmy historię Andrzeja. I wiecie, obydwie te historie w niesamowity sposób mówiły o tym, że nawet kiedy to nie ma sensu, to Bóg jest dobry. I wiecie, jeżeli to jest coś, co zmienia perspektywę na każdą rzecz w naszym życiu. Jeżeli zaczynamy od tego, że Bóg jest dobry, to wszystkie inne rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. I wiecie, w tym kontekście chciałem wam opowiedzieć jeszcze jedną historię, bo słyszałem ją jakiś czas temu, kilka miesięcy temu od znajomego, którego teściowa umarła, wiecie? I jest to niesamowita historia, ponieważ zdrowa kobieta, około 50, i w pewnym momencie, wiecie, zemdlała, wzięli ją do szpitala i się okazało, że miała udar, ale po 2 dniach w szpitalu wypuścili ją, powiedzieli, że jest wszystko w porządku, że może normalnie dalej żyć. I wiecie, po 2 tygodniach normalnego funkcjonowania tej kobiety, ona robiła pranie, schylała się i znowu zemdlała w stan śpiączki została, nie wiem jak to ładnie, wpadła w stan śpiączki. I wzięli ją do szpitala, tam przez długi czas się okazało, że stan się robi coraz bardziej poważny. Minął jakiś tydzień i ta kobieta umarła. I wiecie, ten mój znajomy, on podszedł razem z żoną do tego lekarza, który ją wypuścił te 2 tygodnie wcześniej i się go pytają, ale jak to mogli się na to pozwolić, że ona wyszła, wiecie, jak to się stało? A on im powiedział, ale jak to państwo nie mogli sobie przeczytać, co trzeba robić po udarze? I wiecie, słysząc takie słowa od lekarza, to możemy się załamać. I wiecie, oni poszli do domu, nie wiedzieli, co się dzieje, ale następnego dnia wrócili do niego i stwierdzili, że muszą zrobić jedną rzecz. Jedną rzecz, która pozwoli im dalej żyć. To pójść do tego lekarza i go przeprosić. Podeszli do niego, przeprosili go, wiecie, on nie zareagował w żaden sposób. Trudno mi opisać tego lekarza, ale oni wiedzieli, że nie muszą przebaczyć. Bo wiecie, wiele razy w naszym życiu jest tak, że dzieją się pewne rzeczy i my nie wiemy, dlaczego one się dzieją, ale wiecie, że nawet jeżeli wiemy dlaczego, to nic nie zmienia. Nawet jeżeli wiemy dlaczego, to my cały czas musimy przeprosić, to cały czas musimy wybaczyć. Wiecie, powód pewnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, czasem nie jest naprawdę najważniejszy. A tak często zadajemy Bogu pytanie, dlaczego? Boże, dlaczego? Nawet jeżeli byśmy wiedzieli dlaczego, to co to zmienia w naszym życiu? Cały czas musimy wybaczyć? Cały czas to jest po naszej stronie, bo to nas będzie niszczyć? Wiecie, dzisiaj mamy kolejne kazanie z tej serii. Będziemy mówić o tym, że Pan Bóg nam wybacza, ale też my musimy wybaczyć sobie. My musimy przebaczyć sobie pewne rzeczy. W kolejne 2 niedziele będziemy mówili o tym, że Pan Bóg nam wybaczył, po to, abyśmy my wybaczali innym. I o tym będziemy przez kolejne nasze niedziele mówić podczas tej serii. Ale wiecie, to jest coś niesamowitego, jaka jest siła w przebaczeniu. I wiecie, i słysząc tą historię, ja pamiętam, byłem niezwykle poruszony, wiecie, i zastanawiałem się, co się musi stać w człowieku, żeby mieć taką siłę przebaczenia, że mimo, że wiesz, że to była czyjaś wina, że twoja bardzo bliska osoba zginęła, ty jesteś w stanie podejść prosto w oczy mu, spojrzeć i przebaczyć. I wiecie, ta siła tylko i wyłącznie wynika z naszej relacji z Panem Bogiem i z tego, że On nam przebaczył. Amen. Chciałem, żebyśmy sobie otworzyli na początku Mateusza 6, rozdział 12, werset. I jest tam tak napisane. I przebacz winy tak, jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. To jest fragment modlitwy pańskiej. Boże, przebacz nam winy tak, jak my przebaczamy innym. I wiecie, że nasza zdolność przebaczania innym ma wpływ na to, jak Bóg będzie nam przebaczał.
Nasza zdolność w ogóle do przebaczenia jest esencją tego, że my będziemy mogli w stanie przyjmować przebaczenie od naszego Boga. I dlatego dzisiaj będziemy mówić o tym, że Pan Bóg nam przebaczył. On dał nam łaskę, On nam udzielił łaski po to, żebyśmy my mogli też najpierw przebaczyć sobie. Bo jak jestem pewien, że wielu z nas na tym miejscu potrzebuje dzisiaj Bożego przebaczenia w swoim życiu, ale też potrzebuje przebaczyć sobie pewne rzeczy, które kiedyś się wydarzyły. Wiecie, my często myślimy, przeszłość to jest, wiecie, nasze dzieciństwo. Przeszłość to są, wiecie, jakieś tam zamieszkłe lata. Przeszłość to czasem jest wczoraj. To czasem jest przedwczoraj. To czasem są 2 tygodnie temu. Czasem to jest u nas ostatni miesiąc. I my cały czas musimy ciągle dbać o to, aby przebaczać też sobie to, co my zrobiliśmy. Wiecie, otwórzmy sobie Rzymian 8, rozdział 1, werset. Jest tam tak napisane. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od grzechu i śmierci. Wiecie, teraz nie ma potępienia dla mnie i dla ciebie. Bo Jezus umarł za nasze grzechy, abyśmy my nie żyli w potępieniu. I wiecie, to nie jest takie, wiecie, połowiczne potępienie, ale to jest całkowite wybaczenie wszystkiego, co w swoim życiu zrobiłeś, najgorszych rzeczy, nawet tych takich, o których może nie pamiętasz, może już je wyparłeś ze swojej pamięci. Bóg to wszystko wybaczył. W tobie nie ma potępienia. Nie musisz siebie potępiać. I jest niesamowita historia w Biblii, opisana w Jana 8 rozdziale, od 1 do 11 wersetu. Nie będziemy tego teraz dokładnie czytać, ale pozwólcie, że wam opowiem. Jest historia, kiedy Jezus wchodzi do świątyni. I do tej świątyni zostaje przyprowadzona kobieta. Zostaje przyprowadzona kobieta przyłapana na akcie cudzołóstwa. Wiecie, oni nie dowiedzieli się, że ona współżyła z kimś kiedyś. Oni ją przyłapali, jest tak napisane w Biblii, na akcie cudzołóstwa. Przyprowadzają ją przed Jezusa, faryzeusze, i mówią, co mamy z nią zrobić? Co mamy z nią zrobić? A Jezus im odpowiada, ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Ale zanim to robi, to wiecie, co on robi? Znacie tą historię. On pochyla się i zaczyna pisać na podłodze. I wiecie, archeolodzy do tego doszli, że raczej w większości świątyń w tamtym czasie podłoga była zbudowana z kamienia. I wiecie, w którym miejscu w Biblii wcześniej był taki moment, że palec Boży pisał po kamieniu? Wiecie, kiedy to było? Kiedy 10 przykazań było wyrytych na kamieniu. I w tym samym momencie faryzeusze, którzy odwołują się do prawa mojżeszowego, według którego ta kobieta powinna być ukrzyżowana, Jezus schyla się i symbolicznie pokazuje, że ja piszę nowe prawo. Że dzisiaj ty będziesz wolna, bo ja tobie przebaczyłem i odkupiłem. Jest napisane tam, że powiedział tej kobiecie, idź i nie grzesz więcej, bo są przebaczone twoje winy. Wiecie, co jest ciekawe w tej historii, że ta kobieta nawet nie prosiła o przebaczenie, ale Bóg jej nie potępił. Bóg jej od razu wybaczył. I wiecie, nie ma takiej rzeczy w twoim, moim życiu, której Bóg nie jest w stanie ci wybaczyć. Nie ma takiej jednej rzeczy, która jest poza, wiecie, poza mocą Boga, aby tobie wybaczyć. I wiecie, i On to zrobił na krzyżu. On nie robi tego, wiecie, ty nie musisz to prosić, to nie jest jakaś transakcja. On to raz zrobił i wybaczył tobie wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniłeś. Cokolwiek zrobiłeś, Bóg już to wybaczył. Jest napisane, że On wziął na krzyż wszelkie twoje choroby, wziął cały twój grzech i zmarł za niego, abyś ty i ja mógł mieć życie wieczne, abyśmy mogli żyć w wolności od potępienia. I cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu, Bóg dzisiaj do mnie mówi, ja tobie to wybaczyłem. Cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu, ty nie musisz już żyć w żadnym potępieniu. Ty nie musisz żyć w żadnym potępieniu. I wiecie, w 2 Koryntian, 5 rozdziale, 17 wersecie jest napisane tak. Tak więc, kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i wszystko stało się nowe. I nastało nowe. W Chrystusie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, wszystko stało się nowe, stare przeminęło. Cała twoja przeszłość, wszystko, co się wydarzyło, nie ma dla Boga żadnego znaczenia. I wiecie, my znowu sprowadzamy Pana Boga naszego normalnego myślenia. Kiedy nam ktoś przebacza,
Albo inaczej, kiedy Bóg jest, siedzi sobie tam w niebie i my sobie to wyobrażamy tak. Ja zrobiłem coś złego, więc Pan Bóg bierze kartkę, ma moje kartki, nawet są autentyczne moje pismo. I wiecie, i Pan Bóg siedzi sobie, tak sobie możemy wyobrażamy to. Pan Bóg sobie siedzi i pisze, no, dzisiaj Filip skłamał. O, dzisiaj Filip był zły. I wiecie, robi sobie listę wszystkich grzechów, które każdy z nas robi. I potem większość z nas pewnie ma takie w tradycji, wiecie, w zwyczaju, dobrym zwyczaju, że wieczorem się modli i przeprasza Boga za to, co zrobił wobec tego dnia. Więc Pan Bóg wtedy bierze tą listę i sobie odhacza. Okej, o kłamstwie nie zapomniał. O złości też nie. O, plotkowanie zapomniał. Chyba jutro będzie coś jeszcze planował w tym temacie. Stwierdził, że na jutro sobie zostawi, to jeszcze będzie. Zemsta. Dzisiaj przeprosi za zemstę, czy nie? O, przeprosił. I wiecie, myślimy, że Pan Bóg odhacza sobie te nasze grzechy i wiecie, ma taką listę i uwierzcie mi, moja i twoja lista jest całkiem spora, gdybyś w ten sposób to miało wyglądać. Myślę, że nie zmieściłaby się nigdzie. Wiecie, i my potem myślimy, że jest Pan Bóg, który bierze, ma taką naszą kartotekę i patrzy na każdego z nas. I wiecie, i za każdym razem, zanim spojrzy na ciebie, to spojrzy w tą kartotekę i sprawdzi, czy za wszystko przeprosiłeś. I wiecie, i ma obraz tego wszystkiego, co ty złego w swoim życiu zrobiłeś. I patrzy na tą kartkę i tak sobie myśli, no grzesznik z ciebie, ale jednak no muszę cię jakoś kochać. Bo no przepraszasz, no to wszystko jest w porządku. Może wiecie, nawet jest taki trochę bardziej cwany ten Pan Bóg i on stwierdza, nie, wiesz, nie chcę tak za bardzo pamiętać i tak będę skreślał te rzeczy, żeby mi nie zaburzały obrazu tego człowieka. No bo jak już przeprosił, to wiecie, to tego nie ma. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I my jesteśmy czystą kartką dla Pana Boga każdego dnia. Wiecie, każdego dnia, kiedy cokolwiek zrobisz i przeprosisz Go, On już ci wybaczył, jesteś czystą kartką. On nie patrzy na ciebie przez zabrudzoną, wiecie, naszymi grzechami kartkę i patrzy, i wiecie, i to nie jest tak, że On to widzi i widzi ciebie. On widzi ciebie czystego. Jako czystą kartkę. Bez względu na to, co zrobiłeś. On o tym nie pamięta. On wziął wszystko, co stare i zamienił na nowe, abyś ty i ja mógł mieć życie wieczne, abyś mieć życie w wolności już tu na ziemi. Nie musieć patrzeć na to, co się kiedyś wydarzyło, ale móc żyć i patrzeć do przodu, bo Pan Bóg ciebie widzi tam. On nie widzi nas przez perspektywę naszej przeszłości, ale On widzi nas przez perspektywę tego, do czego On ciebie i mnie stworzył i powołał. Tego, kim będziemy jutro, pojutrze, bo On ciebie widzi. On patrzy na ciebie, On widzi ciebie tam, On nie widzi tam. On widzi ciebie w przyszłości, a nie w przeszłości, kim ty byłeś. On widzi ciebie i wierzy w ciebie, że ty się tym człowiekiem, do którego On cię stworzył, do celu, że ty się nim staniesz. I każdego dnia ty nie musisz myśleć o tym, co się kiedyś wydarzyło, bo Bóg sprawił, że jesteś zupełnie czystą kartką. Amen? Podoba wam się to? Mi się to bardzo podoba. Bo wiecie, każdy z nas w życiu ma rzeczy, których się wstydzi. Każdy z nas ma rzeczy, których, wiecie, zrobił złe. Ale Bóg tego nie pamięta. On to wymazał. On to wymazał. On to wymazał i musimy to zrozumieć, że cokolwiek się wydarzyło, On to wymazał. On to wymazał. I wiecie, dzieje to się z jednej najbardziej abstrakcyjnej, najbardziej magicznej, jeśli można takiego słowa w Kościele użyć, najbardziej, wiecie, takiej dla nas niepojętej rzeczy z kosmosu, wiecie, z nieba, którą jest łaska. Jeśli jest coś na ziemi tu, wokół nas, coś, co jest najbardziej, wiecie, niebiańskie, to jest to łaska. Bo to jest tak totalnie nie z naszego świata, nie z tego, gdzie my żyjemy, gdzie na wszystko, wszystko ma swój skutek, na wszystko trzeba zasłużyć, a łaska jest totalnie niezasłużoną Bożą miłością wobec ciebie i mnie, która nie patrzy na to, co było kiedyś, ale bezgranicznie będzie wybaczać i będzie dawać ci daleko więcej niż to, na co zasłużyłeś. I ze względu na Jego łaskę ty i ja mamy przebaczenie. Ze względu na Jego łaskę ty i ja mamy Jego miłość. I ze względu na Jego łaskę Bóg nas usprawnia do tego, żebyśmy mogli przebaczać innym, ale żebyśmy też mogli przebaczać sobie. Abyśmy też mogli przebaczać sobie. I ja mam takie pytanie. Czy jest tu ktoś z nas, kto nie ma problemu z tym, żeby, wiecie, zostawić przeszłość w przeszłości? Ręka do góry. Jakby był, to byłby Jezus. Ale Go tu nie ma. Bo każdy z nas ma problem. Znaczy jest, ale...
Jeszcze raz. Czy jest tu ktoś? Nie, żartowałem. On tu jest. Ale nie podniósł ręki. O. Słuchajcie. Każdy z nas ma problem z przeszłością. Musiałem was jakoś rozluźnić, bo się zrobiło zbyt poważnie. Każdy z nas ma problem z przeszłością. Każdy z nas zrobił coś, czego się wstydzi. Każdy z nas ma taką rzecz, którą jak ty teraz myślisz, to w co we mnie wstąpiło? Zgadzamy się? Każdy z nas ma coś, co myśli, zrobiłem to, ale to nie jestem ja. To w ogóle nie jestem ja. Ale wiecie, że te rzeczy często definiują naszą przyszłość, jak na siebie cały czas patrzymy? Te rzeczy często były zobaczone przez inne ludzi. Oni ciebie widzą przez pryzmat tego, co ty kiedyś zrobiłeś, co wiesz, że to nie jesteś ty. Że wiesz, że to nie jesteś ty. Że to nie wiesz, co z ciebie wstąpiło, ale to się stało. Ale Bóg ci to wybaczył. Ale czy teraz pytanie jest, czy ty jesteś w stanie sobie wybaczyć? Czy ty jesteś w stanie sobie wybaczyć to wszystko, czego tak bardzo może się wstydzisz, to wszystko, co ciebie zatrzymuje przed tym, żeby, wiecie, z podniesioną głową przychodzić codziennie rano, codziennie wieczorem do naszego Pana Boga. Zamiast patrzeć, wiecie, ciągle tak, zawstydzony, pełny wstydu, ale przychodzić, wiecie, pełnowartościowym, godnym człowiekiem, bo Bóg nas, wiecie, Bóg sprawia, że jesteśmy godni, żeby do Niego przychodzić. Nie to, co ty zrobiłeś. I ty jesteś godzien, bo na ciebie patrzy jak na pustą kartkę. Wiecie, to nie jest też tak, że bardzo często to nie grzech jest największym problemem. To nie grzech jest tym, co sprawia, że my w naszym życiu nie jesteśmy w stanie, wiecie, iść dalej. To, że nie jesteśmy w stanie, wiecie, sobie wybaczyć. Ale wiecie, co jest dużo gorsze niż grzech? Jest poczucie winy. Grzech w ogóle czasem jest ekscytujący, czasem daje nam, wiecie, ulgę, złom. Wiecie, grzech jest pociągający i to grzech nie boli tak bardzo. Nie każdy grzech tak bardzo boli, ale to poczucie winy zostaje z tobą i ono nie odchodzi. Wiecie, my czasem próbujemy, wiecie, to zakopać. My jesteśmy bardzo w tym dobrzy. Próbujemy, wiecie, zakrzywiać rzeczywistość. Zaczynamy siebie okłamywać, że to się inaczej było, że to wcale tak nie było, jak mi się wydaje. Zaczynamy inaczej o tym wszystkim mówić. I zaczynamy zagnieżdżać coś, co się kiedyś wydarzyło głęboko w sobie, gdzieś daleko, bo tak bardzo się tego wstydzimy. A Bóg nas zna. On nas widzi. On wie, jak było naprawdę. I On nie jest tym przerażony. On nie był przerażony tym, kiedy przyprowadzili do Niego kobietę, która została przyłapana na cudzołóstwie. On jej wybaczył. I On wybacza dzisiaj Tobie. Cokolwiek złego się wydarzyło. Cokolwiek złego się wydarzyło. A teraz Ty musisz przyjść i wybaczyć sobie. Teraz Ty musisz przyjść i wybaczyć sobie. I wiecie, tak jak czytaliśmy w drugim rozdziale Koryntian, 17 wersecie, w Nim wszystko stało się nowe. I wiecie, jest ten werset, strasznie lubię, bo kto z was lubi dostawać nowe rzeczy? Andrzej zawsze jak ma kazanie, to mówi o czym nowym dostał. Dostajesz nowe, no o tej gitarze jeszcze nie mówiłeś, musisz na następnym kazaniu nie powiedzieć. Ja też lubię mówić o nowych rzeczach. Wiecie dlaczego? Bo nowe rzeczy w zamiarze wymieniają stare. I wiecie, my z żoną mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, potem w drugim mieszkaniu, teraz przeprowadziliśmy się do domu. Wiecie, co jest ekstra? I ja tego nie pojmuję, jak to się dzieje. Mieszkamy tam 3 miesiące, a już naprawdę mam olbrzymi problem, żeby przypomnieć sobie, jak to było w tym starym mieszkaniu. Mieliście tak kiedyś, że przeprowadzaliście się i naprawdę po niedługim czasie już nie pamiętacie, jak to kiedyś było? Wiecie, dostajemy nowy telefon i zapominamy, jak w starym się coś robiło. Dostajemy nowe auto i wiecie, i zapomniamy, jak to się jeździło tym starym autem. Naszą ludzką rzeczą jest to, że kiedy dostajemy coś nowego, to stare jest wyparte, wszystkie stare wspomnienia są wyparte przez te nowe rzeczy. I dlatego Bóg mówi o tym, że wszystko, w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Bo On nie patrzy na to, co było stare, bo nowy człowiek, nowy ja został wyparty przez tego starego. I Pan Bóg już nie patrzy na starego ciebie, On patrzy na tego nowego. On nie pamięta, kim byłeś kiedyś. I ty też przestań o tym ciągle pamiętać, o tych rzeczach, które ciebie ciągnęły w dół, ale przypomnij sobie, że zostałeś dzisiaj nowym stworzeniem. A nowe stworzenie to nie jest lepsza wersja starego. Nowe stworzenie to jest zupełnie nowy unkelnówka, tak się mówi na Śląsku. Wiecie, jesteśmy nowym stworzeniem w naszym Bogu. I Pan Bóg wymienił wszystko, co stare i zrobił to nowe. Amen?
Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział, 17 werset. Jest to werset po tym wersecie, który wszyscy znamy, bez względu na wiek, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Bo 3,16 Ewangelia, albowiem tak, Pan Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. I 17 werset, który często, wiecie, zatrzymuję się na 16, 17 mówi tak. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Bóg nie dał Syna, żeby przyszedł tu i powiedział Tobie wszystko, co złego zrobiłeś i wprowadził Cię, wiecie, w poczucie winy. Jezus nie jest po to, żebyśmy my mieli żyć w poczuciu winy, abyśmy mieli żyć w potępieniu, ale po to, abyśmy mieli mieć nowe życie, abyśmy mogli zostać zbawieni. I wiecie, jak to jest, że tak często czytamy o tym w Słowie Bożym już dzisiaj kilkakrotnie, że Pan Bóg nam wybaczył, że mamy nie żyć w potępieniu, że wiemy o tym, że Bóg jest najlepszym sędzią, a jednak cały czas jesteśmy dużo ostrzejsi i lepszymi uważamy się za lepszych sędziów, bo siebie będziemy oceniać inaczej. I jeżeli Bóg, nie wystarcza nam to, że Bóg nam przebaczył, bo cały czas sami z sobą żyjemy w nieprzebaczeniu. Jak to jest, że wiecie, że Bóg nam wybaczył, a my sobie w stanie nie jesteśmy wybaczyć? Skoro Bóg jest najlepszym sędzią, skoro jest tyle razy napisane w Bożym Słowie, że On nie przyszedł, aby nas potępić. On przyszedł, aby nas zbawić, aby wymienić na nowe to, co stare. I teraz moją decyzją jest dzisiaj to, że Panie Boże, ja się zmierzę z tym, ja zdecyduję się dzisiaj przebaczyć sobie. I wiecie, wybaczenie sobie to nie jest zapomnienie. Bo zapomnienie właśnie wiąże się z tym, że zakopujemy coś tak daleko i tak się mocno staramy, żeby to już nigdy nie wyszło, że zrobimy wszystko, żeby tego się, wiecie, żeby tego nie widzieć. I nie wiem, czy mieliście taką sytuację, jak może kupiliście nowe auto, nowy telefon, to takie gadżety męskie. I wiecie, i macie to nowe urządzenie, to nowe auto. Ja pamiętam, dostaliśmy auto prawie nowe, w super stanie, wiecie, taki ekstra było, nowe auto dostaliśmy. O poranku miałem wyjechać do pracy. Jakoś tak się złożyło, że chyba lekko zaspałem i wiecie, ktoś przestawił słupek. Wiecie, jak są te słupki takie, jak są w galeriach. To nas w garażu takie są, lewa i prawa. Ja nie wiem, jak się stało, a ktoś w nocy przestawił słupek. Ktoś przestawił, bo normalnie wyjeżdżam i wszystko okej. Okay. Tym razem wyjechałem i... I sobie myślę, ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Znaczy, czemu ktoś przestawił słupek? I wiecie, wychodzę z auta, otwieram te drzwi. Wiecie, auto od teścia. Zapomniałem dodać. Myślę, co teściu sobie pomyśli. I sobie myślę, ja nie mogę. No nic, wychodzę z auta, patrzę, a tam wiecie, żeby to było na tym plastikowym zderzaku, ale to na drzwiach. Bo zabolało, mówię, wiecie, mi zabolało. I wiecie, z rysą na aucie jest tak, że jakkolwiek dobry dzień potem mógłbym mieć. Wiecie, mógłbym, nie wiem, reprezentacja Polski wygrała Mistrzostwa Świata. Idę do auta, wracam. I ta rysa, wiecie. I po szczęściu. Wiecie, tak jest właśnie z tym grzechem, który próbujemy zakopać. Z tym poczuciem winy, które próbujemy zakopać. Wiecie, nieważne jak byśmy się starali, zobaczysz tą osobę na ulicy i wszystko wraca. Usłyszysz tą piosenkę, która ci się kojarzy z tym momentem i wszystko wraca. Nieważne jak bardzo będziesz starał się to zakopać, to wróci jak ta rysa i nieważne jak bardzo nie chciałbym na nią patrzeć, ale ją widzę. Bo podchodzę do auta i ona tam cały czas jest. Zapomnienie nie rozwiązuje problemu. Musimy się rozprawić z tym. Musimy przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, Ty mi wybaczyłeś, ja teraz też chcę sobie wybaczyć. Bez względu na to, co się wydarzyło, chcę dzisiaj sobie wybaczyć. Chcę się z tym zmierzyć. Chcę przynieść to oddać to w Twoje ręce pełne łaski. Oddać to przed Twój tron, gdzie wiem, że Ty to i tak widziałeś. Ty i tak to, Ty tam byłeś. Ty się nie ukryłeś, jak ja to robiłem. Ale Ty tam byłeś i Ty na mnie patrzyłeś i mnie cały czas kochałeś. I dlaczego ja mam coś tak bardzo się ukrywać? Dlaczego ja mam się tak bardzo z tym wszystkim męczyć i wiecie, próbować żyć jakoś, sobie z tym poradzić? Kiedy Twój Bóg mówi, przyjdź przed Jego tron.
Przyjdź do Niego, On przyjdzie ze swoją łaską i Cię przemieni. Czy nie ma tu na sali nikogo, kto zrobiłby coś, czego nie żałuje? Nie ma. Ale są osoby, które sobie z tym poradziły, wybaczając sobie, i te, które cały czas to gnieżdżą gdzieś w środku, próbując żyć normalnie. I wiecie, skończmy. Skończmy z tym, bo po co się męczyć, kiedy Bóg tobie im nie wybaczył? Zapraszam zespół. Wiecie, po co się męczyć, kiedy Bóg jest Bogiem miłości i On przykrywa każdy nasz grzech. Każdy nasz grzech. Wiecie, problem jest taki, że są rzeczy, o których tylko my wiemy. Tylko my i nasz Pan Bóg. I my się boimy, żyjemy w strachu, że ktoś inny się o tym dowie. Wiecie, żyjemy w tym miejscu, w którym nie wiemy, co nastąpi jutro. Cały czas, czy jeśli w jakiś sposób to wyjdzie, to czy ludzie dalej będą mnie kochać? Czy dalej będą mnie akceptować? A to jest sprawa między tobą a Panem Bogiem, abyś dzisiaj przyszedł. Dzisiaj przyszedł i załatwił to z Nim. Abyś przyszedł i załatwił to przede wszystkim z samym sobą. Przebaczając sobie, bo On nam przebaczył. Bo On nie poszedł na krzyż po to, abyśmy my mogli teraz, wiecie, żyć w poczuciu winy. I to jest kluczowe do tego, abyśmy, ktokolwiek z nas to jest, abyśmy się z tym dzisiaj rozprawili, bo wiecie, w przyszłym i kolejnym tygodniu będziemy mówili o tym, że mamy przebaczać innym ludziom. I w Biblii jest napisane, że mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego. I wiecie, i nie da się kochać bliźniego swego, jeśli nie kochasz siebie. Nie da się przebaczać drugiej osobie, jeśli nigdy nie przebaczyłeś sobie. Bo tylko kiedy przebaczasz sobie, masz siłę, aby przebaczać innym. Bo jeżeli przebaczyłeś sobie, to jesteś w stanie ich widzieć w taki sposób, jaki Bóg ich widzi. Twoje poczucie winy nie zaburza Twojego obrazu. Twoje poczucie winy nie sprawia, że jesteś, że czujesz się taki, wiecie, taki zagrożony. Ale kiedy rozprawisz się z tym, to czujesz się wolny. Dzięki Bożej łasce. Wiecie, każdy z nas ma kartki na naszych siedzeniach. I wiecie, i my specjalnie przygotowaliśmy po to, że wiecie, wierzymy w to, że pewne rzeczy muszą zostać wykonane w świecie, wiecie, nie tylko duchowym, ale też w tym fizycznym. I za chwilę damy wam też czas, abyście mogli napisać. Wiecie, mamy zgaszone światło, ale na tyle, że jesteś każdy w stanie coś napisać. Ale też na tyle, żeby się czuć komfortowo, że nikt na ciebie nie patrzy. Bo to jest pomiędzy tobą i Bogiem. To, co tutaj napiszesz. I decyduję się przebaczyć. I dzisiaj decyduję przebaczyć się sobie. A resztę wy dokończycie. Bo wiecie, kiedy napiszemy to, może wyjdziemy tu do przodu i pomodlimy się, to raz na zawsze ja wierzę w to, że rozprawimy się z tym, co, wiecie, jak zostało zagnieżdżone gdzieś w środku nas. I Bóg chce się dzisiaj z tym rozprawić. On dzisiaj przyszedł. To nabożeństwo dzisiaj jest po to, abyś ty dzisiaj wyszedł przemieniony. To nabożeństwo dzisiaj się odbyło po to, że do tego momentu, aby nikt, kto jest na tym miejscu i walczy z nieprzebaczeniem w sobie, nie wyszedł z tego miejsca, wiecie, uwolniony. Bo Bóg tutaj jest. I On chce to zrobić. Bo On już wybaczył. Zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy mogli pokłonić nasze głowy. Ja chcę dać szansę też każdej osobie, która jest może na tym miejscu, wiecie, nie oddała swojego życia Bogu. Nigdy może nie słyszałeś, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, abyś ty mógł mieć przebaczony każdy swój grzech. I ja chcę dzisiaj dać taką możliwość, że jeżeli jesteś tutaj i potrzebujesz Bożego przebaczenia, zanim przebaczysz sobie, potrzebujesz poczuć i wiecie, i zrozumieć i zdecydować się, że Bóg ci przebaczył. Jeżeli jesteś tutaj taką osobą. Ja chcę ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wiecie, że przebaczenie to nie jest coś, co my
mamy poczuć, ale mamy przyjąć. Kobieta, która przyszła do Jezusa, wiecie, ja wątpię, że ona czuła się przebaczona. Ona musiała to przyjąć, bez względu na to, co się wydarzyło. Przyjąć, że Jezus Chrystus powiedział, że twoje grzechy są wybaczone. Wiecie, kiedy Piotr zaparł się Jezusa 3 razy, to myślicie, że on czuł się w porządku? Też musiał sobie wybaczyć. Kiedy Paweł zabijał chrześcijan, a Bóg go powołał, też musiał się rozprawić ze swoją przeszłością i sobie wybaczyć. Jeśli jesteś tu dzisiaj i potrzebujesz Bożego przebaczenia, chciałbyś mi dał szybki znak ręką.